Witajcie wszyscy. Oto taki krótki filmik informacyjny i z góry was przepraszam, że będzie tylko takie zwykłe tło na YouTubie jako filmik. Nie chcę, żeby nic nie było, ale z kolei coś tam. Ej, ten ból. Nagrywałem filmik informacyjny dla was, grałem sobie w modę Blade Warband, wszystko już ładnie powiedziałem, nagle komputer stwierdził, że się wyłączy bez powodu. Nie będzie się dało go włączyć potem, a nagrałem ponad 10 minut niezłych informacji dla was i teraz nie wiem, czy by mi się udało po prostu to ująć jak słowa i wam to przekazać drugi raz, ale okej, zacznijmy od tego, że przez weekend nie będzie filmów. Tak, niestety nie będzie żadnych filmów, ponieważ jadę na konwent, ale z kolei zamiast za to może mi się dzisiaj, żeby tak jeszcze sprawdzę sobie daną datę, 19 lipca, jeszcze przed samym konwentem, może uda mi się załatwić kamerę. Niestety nie będzie to jakaś kamera dobrej jakości, tylko będzie miała posiadała 7 megapikseli, ale może uda mi się zrobić jakieś tam relacje z konwentu, może uda mi się nagrać cosplay dla was, jeżeli by was to interesowało. A może mi się uda dorwać na jakiś koncert, który będzie się odbywał na konwencie, to też postaram się dla was to wszystko nagrać i zmontować. Wiem, że może niektórzy nie są fanami anime, mangi i tak dalej, może fantastyki, ale mam nadzieję, że może atmosfera, która będzie tam panowała, wam się spodoba. I to też będzie takie moje takie pierwsze wyzwanie, bo będę się starał zrobić relację z czegoś pierwszy raz i bym chciał, żeby to wyglądało naprawdę dobrze. A jak to wyjdzie, to zobaczymy w praktyce. I to jest taka pierwsza informacja na temat co do weekendu i filmów. Druga informacja to jest taka, że takie informacyjnie, że jeżeli dojdę kiedyś tam do 250 widzów, albo przynajmniej 200, to zrobię serię pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że wam by to bardzo odpowiadało. Natomiast mam teraz za mało widzów i oglądam je raptem 10, znaczy od 4 do 12, znaczy do 15 osób. Tak na bieżąco. Raczej by sensu nie było robić takiej serii, jeżeli w ogóle by się pytania nie pojawiały. Ale to jest taka moja propozycja, tak informacyjnie, żeby się pojawiło 200-250 widzów, to spokojnie taka seria się pojawi na moim kanale. Wystarczy, że mi tam będziecie spamować pod filmami albo na skrzynce, to się postaram to zrobić. Kolejna sprawa jest taka, że grałem sobie w modę Blade i mówiłem, to zapowiadałem po prostu kolejną serię dużych modyfikacji z Modern Blade, bo jest tego pełno. Nie chcę się skupiać tylko na Gothicu, ogólnie mój kanał ma ogólnie się kierować modami do gier, mam dla was to udostępniać, pokazywać, prezentować, oceniać i tak dalej. Bo niestety i tak niektóre jeszcze tam plany trafią w szlak, bo zbyt mało osób mnie ogląda. Mam nadzieję, że to może jeszcze w te wakacje się zmieni. No cóż. I to miało być coś na zasadzie takiej. Przepraszam bardzo, tutaj tak cisza była, ale kot mi się pałętał pomiędzy nogami. I to miało być modyfikacja z Modern Blade, miał coś polegać na takiej zasadzie. Ja robię pierwszy odcinek z własnej bitwy. Pokazuję wszystkie nacje, po kolei pokazuję wam jednostki, jak się zachowują, jak wyglądają. Po prostu takie spojrzenie, może zrobię tam jakieś oblężenie zamku i tak dalej. Natomiast drugi odcinek to byłby już taki bardzo długi odcinek. Nie taki typowy, że tam by trwał od 20 minut do 30. Ale natomiast trwałby tyle, ile byłoby potrzeba, żeby tak pokazać całą mapę. Pochodzić, porekrutować jednostki, powalczyć, porekrutować towarzyszy innych w zamkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby sensu po prostu robić z każdego moda serię, bo to są duże mody, grę też
szybko się nie przechodzi, powiedzmy sobie. Więc każdy mod mógłby mieć nawet i setki odcinków, a tego bym nie chciał. Dlatego będę się ograniczył, że jedna modyfikacja będę starał się prezentować wam w dwóch odcinkach. To ogólnie będzie się seria nazywała Modern Blade Modyfikacje, potem będzie nazwa tej modyfikacji i co dwa odcinki będzie nowy mod. Coś na tej zasadzie. Mam nadzieję, że się wam to też spodoba. Okej. Okay. Powiedziałem wam o pytaniach i odpowiedziach, powiedziałem wam o serii. Aha, i docenię tą kamerę przede wszystkim. Może tak nie docenię, pożyczę. Musiałbym się dogadać z kumplem, jakby to wyglądało, na jakiej zasadzie, czy w ogóle z niej jeszcze korzysta, bo jeżeli by nie korzystał, to byłaby taka nawet opcja, żebym robił jakieś tam vlogi na mój kanał. Jeszcze nie mam pomysłu, na jaki konkretny temat by te vlogi były. Czego bym się podejmował, nie wiem. Ale no, zobaczymy jak to wam wyjdzie. Piszcie po prostu, o ile to obejrzycie. Po prostu napiszcie, co na ten temat sądzicie, co byście sami może zaproponowali i tak dalej. W sumie mogę wam jeszcze powiedzieć że nagrywam magikę z format Harem 17. I to też taki spoiler, taki malutki, że ta seria będzie także na jego kanale i także na moim kanale, jeżeli by was to interesowało. Tylko sam obecnie ma za dużo serii prowadzi naraz i jeszcze nie będzie wrzucał tej magiki. Dobrze będzie, jak uda mu się coś skończyć, może we wrześniu dopiero. I wtedy może się zacznie pojawiać magika. Mam nadzieję, że wam ta seria też się spodoba, zwłaszcza, że będzie w kooperacji i mam nadzieję, że przynajmniej nie będzie nudno. Dobra. Znaczy tak, chwilę zastanowienia, pogadanie tak ze samego siebie. Czy też zapomniałem o coś powiedzieć? Chyba nie, powiedziałem wam o większości rzeczy na ten temat. A, mogę się jeszcze tak... Ostatnie takie pytanie, to jest takie pytanie prosto do was, ludzie. Bo ogólnie chciałbym trochę zrobić na oglądalności, bo mam kilka projektów, które chciałbym wdrożyć na swój kanał. Żeby to wdrożyć, niestety potrzeba widzów. Z taką ilością to też tak nie za bardzo by pasowało ocenianie jakiegokolwiek moda z widzami. Dlatego jest taka moje pytanie i zarazem prośba, czy możecie mi jakoś tam znajomy powysyłać mój kanał, poreklamować mnie, może komuś by spodobała mi się ta idea, którą staram się wprowadzić na YouTubie. A jeżeli nie, to czy może znacie jakiekolwiek strony albo sposoby, jak żebym mógł się troszeczkę bardziej zareklamować na, nie wiem, na jakichś forach czy coś? Czy może znacie jakichś youtuberów, którzy z chęcią podejmują jakąś serię i pozwalają się zareklamować na swoim kanale? Nie wiem. Mam nadzieję, że może ktoś z was wie coś więcej i mi napisze i doradzi. Ale myślę, że to już chyba byłoby na tyle w takim filmiku informacyjnym. Mam nadzieję, że nie nudziliście się. Oczywiście wkleję jakąś tam muzykę, żebyście się tam jeszcze bardziej nie nudzili. I mam nadzieję, że takie informacje będę wam odpowiadać. Więc będę czekał na komentarze, pewnie dopiero przeczytam w poniedziałek. Bo dzisiaj już będę się szykował na ten konwent i będę jeszcze tam kilka spraw załatwiał. Ale no cóż, życzę wam naprawdę udanego weekendu. Nie siedźcie tylko przed komputerem, wyjdźcie na rower albo, nie wiem, znajdźcie sobie drugą połówkę. I no to ludzie, do zobaczenia ludzie. Widzimy się w poniedziałek, pa!